Dobry wieczór. Na początek wicepremier, premier i rząd. I taka kolejność nie jest przypadkowa. Nie przypadkiem też oczywiste problemy nie przeszkadzają członkom rządu w kampanii. Ani na przykład rosyjska rakieta, ani niedziałające respiratory. Problemem nie są też twarze tych afer, które błyszczą przed wyborami. Jakub Sobieniowski. To zdjęcie jest dowodem na to, że pozycja premiera w Polsce różni się od pozycji premierów gdzie indziej. Gdzie indziej nie ma wicepremierów zajmujących taką pozycję nie tylko za stołem, w systemie politycznym. Obok premiera siedział nadpremier, a tym nadpremierem jest Jarosław Kaczyński. Nie widzę w tym nic nadzwyczajnego, to jest temat zastępczy dla państwa. Mamy rząd marionetek, bo mamy premiera, który tak naprawdę nie jest premierem, mamy wicepremiera, który nie jest wicepremierem, tylko premierem, mamy ministrów, dla których nie jest ważny premier, tylko wicepremier. Jedną aferę rząd PiSu ugasił i to zdjęcie jest tego dowodem. Na posiedzeniu rządu był Zbigniew Ziobro, a to nie było normą, gdy u szczytu stołu zasiadał tylko Mateusz Morawiecki. Ich konflikt był problemem dla władzy. Niedziałające respiratory kupowane od handlarza bronią nie są problemem, skoro na rządowym zdjęciu jest Janusz Cieszyński i prowadzi taką kampanię. Byłbym przekonany, że to jest jakby tytuł męża roku mam prawie że w kieszeni, no ale tutaj w praktyce okazałoby się, że to oczekiwanie spełnia, no bo skąd ja miałbym wiedzieć, że są, jest tyle rodzajów kwiatów i że sezon ma znaczenie i tak dalej. Nie wyrównano krzywd, nie zapanowała sprawiedliwość, ani prawo nie zapanowało. Jak widać, Mariusz Błaszczak, podobnie jak w Sejmie, także na posiedzeniu rządu zasiada najbliżej Jarosława Kaczyńskiego. Na tej uroczystości chwalił się zakupami i dostawami uzbrojenia, w tym amerykańskich czołgów. I chwalił się obroną przeciwlotniczą. Pół roku po tym, jak na polskie terytorium spadła rosyjska rakieta, przeleciała pół Polski niezestrzelona, ale co najgorsze, nie odnalazło jej wojsko, tylko przypadkiem cywil. Robimy to wszystko dlatego, żeby Polska była bezpieczna. I jeszcze raz zapewniam państwa, że z tej drogi nie zejdziemy. Po upadku rakiety minister obrony mówił o niekompetencji generała, dowódcy operacyjnego. Premier mówił, że nic nie wiedział, a prokuratura ciągle go nie przesłuchała. Nie byłem przesłuchany i nie wiem, czy się spodziewać, bo to nie jest moja prerogatywa. Polski premier naprawdę powiedział, że rosyjska rakieta, która uderzyła w polskie terytorium, to nie jest jego prerogatywa. A to wiceminister spraw wewnętrznych, pytany o rakietę, nie odpowiedział. Próbuje pani zadać pytanie niezgodnie z kompetencjami resortu. Dwutonowa rakieta, która spada na polskie terytorium, to temat ważny i dziennikarka była przygotowana, bo temat jest w kompetencjach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, bo rakiety oprócz wojska mieli szukać policjanci i też nie znaleźli. Pod kierownictwem komendanta głównego, który tuż przed upadkiem rakiety wystrzelił z granatnika w budynku komendy głównej. Mamy świetnego komendanta głównego polskiej policji, najdłużej piastującego swoją funkcję po roku 89. Bardzo dobrze ocenianego, profesjonalnego i naprawdę zajmijcie się państwo pokazywaniem tego, jak zwiększamy poziom bezpieczeństwa Polaków. Ludzie zapominają, bo za każdym razem jest kolejna afera. Mało kto pamięta już o tym, że komendant główny policji biegał po komendzie z wyrzutnią, z granatnikiem, no bo Błaszczak zgubił rakietę. Mało kto pamięta o respiratorach, bo ludzie zaczęli rozmawiać o granatniku. W rządzie zasiada ciągle Michał Dworczyk, bohater afery mailowej dowodzącej, że politycy obozu władzy nie zadbali o bezpieczeństwo i zarządzali państwem za pomocą prywatnych skrzynek mailowych. Zadbali za to o to, by kamery polskich mediów nie miały tutaj wstępu i nie zarejestrowały. Kto rozpocznie posiedzenie? Jakub Sobieniowski, Fakty.